Top 10 filmów, w których padło najwięcej trupów. Oglądając filmy, nawet nie liczycie pewnie, ile osób traci tam życie. I słusznie, my policzyliśmy dla was. Prezentujemy wam 10 filmów z największą liczbą trupów. I nie mówimy tu o zombie. Numer 10. Byliśmy żołnierzami. Oparta na faktach historia grupy żołnierzy amerykańskich, którzy stoczyli jedną z najbardziej nierównych i krwawych bitew w historii Stanów Zjednoczonych. Wietnam. Dolina Śmierci. 14 listopada 1965 roku. 400 żołnierzy z elitarnej amerykańskiej dywizji bojowej z podpułkownikiem Halem Moorem na czele zostało otoczonych przez 2000 żołnierzy Wietnamu. Matematyka nie była po ich stronie. Podliczono jednak, że w tym filmie zginęło raptem 305 osób. Numer 9. Titanic. 17-letnia Rose i jej narzeczony podróżują luksusowym transatlantykiem do Filadelfii. Dziewczyna znudzona, załamana wizją małżeństwa z rozsądku, nosi się z zamiarem popełnienia samobójstwa. Odwodzi ją od tego podróżujący trzecią klasą Jack Dawson, utalentowany obieży świat. Romans kwitnie i pewnie gdyby nie przerwała go ogromna góra lodowa, trwałby długo i szczęśliwie. Niestety, Titanic poszedł na dno, zabierając ze sobą 307 bohaterów. Numer 8. Dzieci triady. Inspektor Ewing to twardy policjant, który poprzysiągł oczyścić miasto z wszystkich gangsterów. Tony to policjant, który też chce likwidować gangsterów, jednak robi to od środka, jako jeden z członków gangu. Czasami musi łamać prawo, by udowodnić członkom triady, że jest po ich stronie. Obaj panowie jednak nie próżnują. Starają się jak mogą, a w wyniku tych działań życie traci 307 osób, z czego większość to bandziory z triady. Numer 7. Grindhouse. Tarantino lubi, jak w jego filmach leje się krew, a gdy połączył swoje siły z Rodriguezem, to nagle okazało się, że na ekranie mamy spektakl śmierci. Po tym duecie niczego więcej się nie spodziewaliśmy, ale jednak liczba trupów, których było 310, wystarczyło tylko na 7. miejsce w naszym zestawieniu. Numer 6. Władca Pierścieni. Dwie wieże. Drużyna Pierścienia uległa rozproszeniu. Boromir nie żyje, Merry i Pippin dostali się do niewoli, a Aragorn, Legolas i Gimli znaleźli nowych sprzymierzeńców. Mimo tych przeszkód wyprawa trwa. Nim druga część trylogii dobiegnie końca, z życiem pożegna się 486 istot. Numer 5. Ostatni samuraj. Rok 1876. Nękany traumatycznymi wspomnieniami z zakończonej właśnie wojny domowej Amerykanin, kapitan Nathan Algren, wyrusza do kraju kwitnącej wiśni, gdzie zgodnie z umową zawartą z japońskim dyplomatą ma zająć się szkoleniem nowoczesnej armii. Jednak na samym szkoleniu się nie kończy. Nim pojawią się napisy końcowe, życie straci 558 wojowników i cywili. Numer 4. Troja. Menelaos, król Sparty i Agamemnon, król Myken, wyruszają do Troi, by uwolnić Helenę, żonę tego pierwszego, którą wywiózł tam królewicz Parys. Agamemnon marzy o podboju miasta. Okazuje się, że powodzenie wyprawy zależy od tego, czy będzie w niej uczestniczył Achilles, najlepszy wojownik Grecji. W wyniku tych miłosnych podbojów życie tracą 572 osoby. Numer 3. 300. This is Sparta! Król Sparty, Leonidas, nie ulega potędze armii perskiej. Mimo iż przepowiednia wyroczni delfickiej sprzeczna jest z wolą króla, Leonidas decyduje się stawić opór najeźdźcy. Zbiera najdzielniejszych wojowników i wyrusza do wąwozu Termopile. 300 Spartan przez 3 dni toczy heroiczną walkę ze 100-tysięczną armią Persów. I tak 600 osób żegna się z życiem. Numer 2. Królestwo Niebieskie. XII-wieczna Europa. Młody kowal Balian w tragicznych okolicznościach traci rodzinę. Rozgoryczony mężczyzna zaczyna wątpić w istnienie Boga. Wtedy pojawia się krzyżowiec Godfrey z Ibelinu, który, jak się okazuje, jest jego ojcem. Proponuje Balianowi opiekę i naukę rycerskiego rzemiosła. Wyruszają do Jerozolimy, by bronić Ziemi Świętej przed innowiercami. I w tych walkach życie traci 610 osób. Numer 1. Władca Pierścieni. Powrót Króla. Zbliża się czas ostatecznej bitwy o losy świata.
Mieszkańcy krain Śródziemia muszą zmierzyć się z armią Saurona. Gandalf próbuje zgromadzić rozproszone wojska Gondoru, ale ich siły są niewystarczające. Ludzkość nigdy nie potrzebowała króla bardziej niż teraz. W tej walce na oczach widzów zginęło 836 istot.